Miałem kiedyś przyjaciela, była biba, co niedziela, pizza, woda i relaks. Tak wyglądał każdy melanż. Mordo! Ścisz trochę tutaj tą muzykę. Nie, jedzenie nie odmawiam, taka jest moja zasada, racja. Może mamy trochę brzucha, lecz kim bym był? Gdybym serca się nie słuchał, było pięknie, kolorowo, sami dobrze o tym wiecie. Aż mój ziomek mi powiedział, że znalazł się na diecie. Tak, byłem pizza na diecie. Pepperoni? Witam was serdecznie. Każdy ją zje. A nie, my zaraz zjemy kepsa. Dziczkiem popiję i zeżygam się. Z przejedzenia, bo taki pyszny. Witam był. Was serdecznie, ale kolejną sesję nagrajową otwieramy muzycznym aspektem. Po raz kolejny, tak. A ostatnio widziałem, że spodobało ci się muzyczne otwieranie, bardzo bo mi się spodobało. Game of the Year zaśpiewaliśmy tak. I bardzo tak, więc stwierdziłem sobie, otworzymy dzisiaj muzycznym aspektem. Bardzo witamy mądre. Was serdecznie, dla was jest 14 odcinek, dla nas jest piątek, więc odczytaliśmy komentarze. Wiem, czego nie odczytaliśmy. Komentarze z poradami o moralach gdzie i o wszystkim. Gdzie kłaść, które artefakty? Dobra, zrobimy tak. Wiem, napisali ci, że na najmocniejszego bohatera, bo tylko nie jest tak, że bohaterowie się sumują i ich dowodzenie i morale, tylko że jest jeden i jego musisz nabomblować artefaktami. Ale ten bohater, który ma umiejętność, jemu się dokładnie. Dodaje, czyli ruchowym umiejętnościom dodajemy do bohaterów, co mają ruch. Dokładnie. A do walki dajemy tylko... Że musisz wzmacniać tam, gdzie umiejętności pasują. Tam, gdzie mają strategię. Czyli u ciebie jest to Gimper, u mnie jest to Rojo. Tam dokładnie. Dają te wszystkie buffy. U niego chyba wszystkie w ogóle są u niego. Ale więc... ruchowe musi też na Szeję. Ruchowe powinien, bo Szeja ma scout. Ona ma scouta arcymistrzowski. Jeżeli czyli na przykład buty. Tak, na Szeję. Ona powinna, żeby się zbustowało. Tak, tak chyba powinno okay, to działać. Okej, zajebiście. A Rewo, Rewo nie wychodzi z domu, poczekaj. A, i czyli to też idzie na Szeję. Chyba tak. Tak. Chyba, że coś palnęliśmy, ale to zrobimy tak, że po tym odcinku jeszcze raz sprawdzimy wszystko, dobra? Więc to... I jeszcze bardziej nie przeczytamy komentarzy. Dobra. Nie, no przeczytamy. Przeczytamy, trochę przeczytaliśmy. Dobrze. Trochę przeczytaliśmy. Dobra, tu. W międzyczasie sobie zrobiliśmy taki przegląd i jakby stwierdziliśmy, jakby wiemy trochę jak levelować bohaterów i tak dalej, więc trochę szybciej i sprawniej to powinno iść, że nie będziemy aż tyle spróbujemy. Kminić a to przepraszał, Rafał przepraszał, że ten błąd będzie niestety do końca gry. Usunął już go inaczej, w wersji, którą wy dostaniecie na koniec już tego nie będzie, więc to tak podrzucam. Dobra, ja teraz muszę poprzestawić. Czyli u mnie strategacy zbiera wszystko, bo on ma taktykę. Więc ja muszę wszystkie te buffowe rzeczy dawać na strategacy. Takie, które wzmacniają jednostki, armię atakiem, całą. Obroną tak, i tak dokładnie. Dalej. Sandały ruch. Ej, ale to fajnie, bo to takim szybkim poprzerzucaniem zaraz nam się dokoksują armię dosyć tak dobrze, powinno być rozumiem. Na papierze. Tak powinno być na papierze, ale zaraz się okaże. Ruch to bierzesz ty. Bo ty on ma scouta, dokładnie. I teraz tak. Daj po prostu trzy do tarczy, więc dajmy to. A te sandały, one ci dają ruchu? Bo te buty, które Szeji dawałem, inaczej wyglądały. Pytanie, czy te też są spoko do ruchu? Sandały, ja zaraz zobaczę, czy ja muszę je przerzucić, wiesz? Mm. Teraz tak, wszystkie te buffujące to na strategacego, ty rękawice jeść, co sobie weźmiesz, bo on ty jesteś ruchowy. Dokładnie. I jeszcze przeczytałem, jak nakładać te. Jeszcze przeczytałem, jak uczyć się czarów. To zaraz zobaczymy, czy to zadziała wszystko. Ale dobra, zaraz sprawdzę. Teraz tak, to jest na on ma buty też ruchowe. Sprawdź 50%, a tutaj. Sprawdź... Ma już te 50-tki. To nie jest od scoutingu. A, racja. Scouting ma on. I teraz zobacz, co te sandały jemu dają. Poruszanie się na piachu bez kar, ale lepsze ale są 50-tki. Ale lepsze są sandały 50%. Bo i mamy to OP finding, więc on neguje to i rękawice, kar. Dokładnie, zajebiście. Dokładnie, więc tutaj powinno działać dobrze. I teraz na strategacym. Czy chcę, chyba tą tarczę ładu wolę, bo ona daje wszystkim sojuszniczym jednostkom odporność, więc to powinno tak działać. Wszystkim premię do ruchu, nie, ty życia nie regenerujesz, tobie damy ten pierścień. 20% obrażenia. Regenerację życia damy tu i no, pytanie, czy to jest lepsze, czy gorsze. A, załóżmy, że to będzie lepsze. A nie, tam po co regeneracja życia. Famous last words, nie? premia do wszystkich jednostek, co ty masz? Ruch i to. Pytanie, czy chcę premię do... szczęścia. I jeszcze jedną rzecz. Teraz tak, tutaj dałem wszystkie te buffy. Aha, i wytłumaczyliście. Za bohatera tego, chaosu i władzie masz minus 10 morale. Z bomby po prostu. Z bomby dostajesz i tyle. Bo jest chaos. Wszystkie sojusznicze jednostki, to w dupie. No ale to ma sens, że to się wyklucza. Ale to znaczy, żebyś miał morale 8 na plusie? Czy dobrze rozumiem? Skoro minus 10 dostałeś? Tak, plus 7. Parnuszka, te tyteksy mają. Że one mają jeszcze swojego. Może bohater jakiegoś. Ma swoje trzy? Nie wiem, ciężko im powiedzieć, jak to działa do końca. Ale te morale ogólnie dosyć mocne były, bo z tego co widziałem, to one do 20% obrażeń chyba potrafią ale potem wykonujesz turę na koniec. Tak? Nie no, pierwszy właśnie. Pierwszy w sensie, tak? Pierwszy, albo tak. Wykonujesz ostatni, jeżeli nie masz. Dokładnie. 20% zwiększone obrażenia, a to jest 20% obrona przed, ale obrony to nie... Lepiej obrażenia koksować. Zresztą ja tak naprawdę wbrew pozorom wcale dużo tych obrażeń nie robię, bo ty robisz obrażenia. Ty robisz obrażenia. Tak, ale reszta czary. Tak, ale masz mocnych czarowników. Ja mam wszystko kasterujące. I tak. Jeszcze ostatnia rzecz, którą trzeba sprawdzić, to znaczy, czy możesz się nauczyć osłabienie, święte słowo nie, obrona przed czymś nie, kamienna skóra, nie wiem, czy ktoś... Ale powinieneś na portret. Czekaj, albo... A, widzisz? O, trzeba włożyć na tą rękę i... O, widzisz? I a, ja wtedy poznam. W gamonie jesteśmy, nie? Święte słowo, nie wiem, czy ty masz. Ale wrzucasz i on już umie wtedy. Powinien umieć.
Ta, znasz znaj święte słowo. Osłabienie to chyba znasz, dobra. Mhm. Okej, okay, czyli tak to działa. Aha, mam szybko... I teraz z powrotem tarczę, zakładasz, jest okej. Przed życiem wrzucę tam, żeby ona była... To jest jakieś tam przywoływanie demonów, dobra, git. Uzdrowienie. Możesz się... Na rękę. Poznaję uzdrowienie. Zajebiste. Przewodnik. Nie wiem, z jaki to jest magii. Musi coś poznać. Tak. Dobra, przerzucę na innego kastera i zaraz zobaczymy. Przepraszam, że to chwilę zajmuje. Moglibyśmy to zrobić pewnie przed... Grupowy zabójca. Ale się nie zden. Nie, zabójca nie to był ład? Kurde, już teraz nie pamiętam. Zaraz ogarniemy to. Końcóweczka już nam została. Święte słowo nie. Osłabienie to jest śmierć. Dobra, dam ci to do przywoływania większego tarcza. Nie wiem komu. A jak wam mija piąteczek? My przerzucamy artefakty w Heroesach. Mamy dokładnie nadzieję, że doceniacie to, że życie po 30 wygląda nieco inaczej niż w bardziej młodzieńczych latach. To prawda. Zaczęliśmy sobie w ogóle rozmawiać na dole i to jest w ogóle fajny wątek, żebyśmy zaczęli, bo ja będę teraz te przerzucał te artefakty. Zaczęliśmy sobie rozmawiać o służbie wojskowej, bo padł jakiś taki wątek, że rozmawialiśmy o expose tego, ministra Sikorskiego na temat polskiej polityki zagranicznej i Tomek rzucił, że a, bo ja słyszałem, gdzie on gdzieś tam mówił o służbie wojskowej, że tam kobiety i tak dalej i zaczęliśmy sobie w ogóle debatować o tym, czy i jak i w jakich okolicznościach powinna wyglądać służba wojskowa w Polsce. Więc teraz zanim my odpowiemy, to możecie napisać w komentarzu i w ogóle to jest fajny zawsze przyczynek do dyskusji, więc was gorąco zapraszamy do tego, żebyśmy sobie podyskutowali na ten temat. Żebyście potem mogli złapać się za głowę, jak posłuchacie nas i powiecie, o Boże, co oni gadają. Otóż to. Jak można mieć takie podejście? No bo to jest temat kontrowersyjny, wzbudzający emocje. Ja myślę, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, tak, otóż tak to co do zasady. Otóż nie? To, jeżeli więc Tomku, to jakie jest twoje zdanie na temat służby wojskowej? Powinna... Znaczy, ja sobie zbuduję tarczę od początku, szmato. Dobrze. W takim razie, ponieważ jest to temat, gdzie naprawdę czuję się ultra mało kompetentny, bo moja wiedza na temat tego, jak podejmowanie pewnych decyzji w tym obszarze wpływa na realnie skuteczność na polu bitwy jest nikła, nie? To znaczy, wiesz, i zderzyłem się ze zdaniem, że nie, no ci poborowi z obowiązkowej służby to tamto mięso armatnie i oni w ogóle nie są przydatni, to jest tylko strata w ludziach, a jakby z nami jakby takie zdania, że nie, to jest bardzo ważne, ci ludzie są mega potrzebni, że ludzie w obliczu tego się jednoczą i jak są przeszkoleni, no to też po to potem inaczej wygląda. No więc jakby moja perspektywa jest taka, że okej, wiem, że istnieją takie dwie perspektywy, natomiast nie mam pojęcia, która z nich jest bliższa prawdy, prawdopodobnie z obu coś można by, jakby wiesz, wysnuć. Zawodowe wojsko ładnie brzmi, jak o nim opowiadasz. Tak, że no nie musisz robić tej obowiązkowej służby, idą ci, którzy tylko chcą, są jakby... No czy wiesz, to tak co do zasady, tak to działało przez długi czas ostatnio. Że masz mniejszą liczbę, ale bardzo wyspecjalizowanych żołnierzy, którzy są po prostu zajebiście w tym dobrzy, zmotywowani i sami tego chcieli. Tak. Więc to morale jest na kompletnie innym poziomie niż zgraja ludzi, która jest przymuszona pod karą więzienia, żeby bronić kraju. Otóż to, nie? Otóż to. Tak na dobrą sprawę. Więc to jest dobry argument. Z drugiej strony, ja wiesz co, jak sobie o tym myślę, to o ile na przykład tak czuciowo, pomimo, że tak jak mówię, merytorycznie to może tutaj nie rozwalę tej dyskusji, ale czuciowo mi się wydaje, że może obowiązkowa służba wojskowa nie, ale może jakieś przeszkolenie dla obywateli, takie nawet, wiesz, weekendowe, kilkudniowe, tygodniowe, miesięczne, na zasadzie podstawa obsługi broni, pierwszej pomocy, zachowania, wiesz, jakieś kody alarmowe, jak ile, są to jakby, wiesz, czasami o komunikatach w szkole mówią, no jak syrena przez minutę, to czy znaczy sygnał potrójny, tak, to coś się dzieje. Ja na przykład kompletnie tego nie pamiętam. Mhm. Myślę, że to byłoby świetnie, żeby tego typu rzeczy odświeżać, albo jak się zachować w wyniku, nie wiem, widzicie, że lecą rakiety, są bombardowania, jak udzielać pomocy, na co zwrócić uwagę, co jest najważniejsze. Bo na przykład jakbyś mnie teraz zapytał, to ja kompletnie nie wiem i mógłbym spróbować instynktownie zrobić jakieś rzeczy, ale pewnie popełniłbym masę błędów i nie byłbym tak efektywny jako cywil, jak mógłbym być, żeby pomóc jednostkom dookoła. Więc na przykład tutaj widzę dużą wartość w kontekście tego, jak można by społeczeństwo wyedukować. To teraz twoja tura, więc ja będę mówił. Więc teraz jakby ty możesz gdzieś swoją perspektywę oddać i jakby skontrować, na ile to, co ja mówię, ma sens. Nie? Otóż to, więc teraz, żeby też jeszcze może jakiś disclaimer do rozmowy, żaden z nas nie jest, wiecie, strategiem, żołnierzem i tak dalej. Chyba ty masz najbliżej, bo twój tata tak jest zawodowym wojskowym, się, tak? Czy był już, nie? No był, bo już emerytowany jest w spoczynku, tak? Czy emerytowany? Emerytowany, tak jest. Emerytowany jest. Więc jakby ja też będę mówił tylko tak z czuja, nie? Więc oczywiście, że jeżeli ktoś ma na ten temat pojęcie, to nas rozjebcie w komentarzach, się wszyscy czegoś nauczymy, nie? Więc jakby to zajebiście. Więc jeśli o mnie chodzi, to jakby ja wyobrażam sobie, że oczywiście koncept jakiegoś kurwa Izraela, w którym mamy, wiesz, po prostu zmilitaryzowany cały świat, bo nie wiem... Poczekaj. Nie wolno tak mówić. Jest jakby dosyć odległy, ale wydaje mi się, że
biorąc nawet doświadczenia z Ukrainy teraz, jakby chyba na jednego żołnierza takiego, wiecie, okopowego przypada czterech żołnierzy, którzy po prostu walczą na froncie, w sensie z tyłu. Czyli mówimy o logistykach, kierowcach, chyba droniarzach, no całej masie, wiecie, jakby zawodowców, fachowców, którzy napierdalają robotę. I myślę sobie, że pozbawienie się 50% potencjalnego rekruta w tym zakresie jest strasznie głupie. Tak, nie wiem, nie znam się aż tak na wojsku. 10 koła albo może wylewalę. Sprzedaj się, masz w chuj drewna. Tak, no muszę. I to jest darmowy poziom, to zajebiście dużo. Dobra, aż tyle to nie musisz, ale dobra. No. Aż tak się nie musimy sprzedawać, powiedział każdy YouTuber, biorąc współpracę. To co gadaliśmy, u Gimpera, czyli statystyki, te tak, rzeczy tyka, są dobre. Już tak, to do są dobre. No. Mm-hmm. Takie talent mistrzowski, do Rebo. I teraz wracam. No właśnie, tego nie otwieram, więc chyba to. Tak, pompuj to. Inaczej, część osób pisze, że to przywoływanie nie jest złe. Wiesz dlaczego? Bo jest tak, jeżeli nie masz jednostek w armii. A bo i tak mam limit, więc one nie będą przywoła mi dochodzić. Ci, a na najwyższym poziomie przywołuje chyba żywiołaki te najwyższe tierowe, wiesz? Okej. Okay. Ale to jak chcesz. O, arcymistrz. O, jebiście. Dobrze. Dobra. Mhm. Więc myślę, że pozbawianie się tego, to są takie nowoczesne, tam się rekrutuje to i to jest z dodatków takie kurwa mechy bojowe, jakieś takie kurwa laczołgi, 6 koła musisz mieć tylko, no. Więc to jest zajebista w ogóle ta machina, to jest tak jakby dodatkowa twoja czwórka z życia, nie? Mhm. Siarki nie sprzedawaj, masz jeszcze akurat mało. Ale już masz, bo musisz dużo sprzedać, dobra. Jeszcze tego. Więc nie wiem, wydaje mi się, że to jest strasznie głupie tego nie robić, tak po prostu. On nie może, bo nie ma widocznie żadnej umiejętności z tego, spoza tego skill tree, nie? No tak samo chyba dobrze działa. Kurwa, macie. To już w kolejnej turze, dobra. No w sumie tak. A tu, drzewa jeszcze jedno. No i właśnie widzisz, to jest właśnie moment, gdzie ty się pięknie podlewelujesz. Czarne smoki, uważaj, nie? Plus 19 tych. A tu jest, ale są, patrz, 3 kopalnie złota. No są, ale to są czarne smoki, to jest najlepsza czwórka i masz 19 innej czwórki z innego, i jeszcze kolejny ten, zobacz, drzewo. Mhm. Ja pierdolę. No to tutaj się można nabombować. Chciałem, tylko potrzeba kasy. Tak. Dobra, to na luzaku. I teraz... Chyba, że masz jakiegoś golda, żeby mi... Nie masz golda. Nie, właśnie też przed sekundą wydałem, nie? Golda, więc nie mam jak ci bardzo pomóc, nie? Więc myślę sobie, że kurde, strasznie z dupy jest w ogóle myśleć o tym, że nie powinniśmy jakby mieć kobiet w wojsku, bo to jest z dupy. Oczywiście, nikt nie będzie kurwa tutaj negował, wiecie, oczywistych oczywistości, że jak zajebiesz 20 kilo na średniego mężczyznę i średnią kobietę na plery, no to proste, że jakby oczywiście, że kobieta się prędzej ugnie. No albo jak dojdzie do fizycznej konfrontacji na dokładnie, polu bitwy, albo... no. To... No inaczej, fizycznej konfrontacji. Konfrontacja będzie taka, że będziesz przez większą część czasu siedział i kopał kurwa okopy jakieś schujałe i tak dalej, nie? I proste jest, że kurwa kobiety będą sobie w tym radziły gorzej. To jest dla mnie totalna oczywistość i myślę, że tego nie trzeba nikomu tłumaczyć. Co nie zmienia faktu, że należy nazwać jedną rzecz, że no z dupy... Kurwa, część z nich odbija czary w ogóle, zauważyłem. Oni mają jakieś odporności na czary, dobra. Okay. No, żywiołaki, nie? No to są żywiołaki, więc to jest irytujące u nich, ale... Ja możemy w ogóle trochę OBS-a podnieść, bo nie wiemy ile odcinek. A, dobra, przesunę go tu, nie? Może... Dalej nie widać. Do góry musisz, bo tu timing odcinka. Tak. Żebyśmy widzą za dużo materiału nie dali. Dobra. Przekonałeś mnie. No. Skupię się, ale co z tym, tak, skup się na tym. No ale to co z tym argumentem w takim razie, że dobra, ale mimo wszystko kobiety jakby po to był ten podział, że mężczyźni na front, kobiety w domach, no bo jednak są dzieci, które ktoś musi wychowywać. Więc jeżeli jedną osobę z rodziny, kogoś musisz wysłać na front, to wysyłasz chłopa, a jednak jest ta osoba, która niepełnoletnimi się opiekuje. No dobra, first of all, nie wszyscy mają dzieci. Second of all, masz w wojsku ludzi... Czyli jak masz dziecko, to nie musisz wtedy iść, nie, a jak niech masz... jedna osoba zostanie, nie? W sensie, po drugie, no nie wiem, są też babcie, poza tym to też nie jest tak, że powołujesz, kurwa, wiesz, całą rodzinę pod broń, nie? No nie, no wiadomo. Jakby wydaje mi się, że to nie jest jakieś takie... Czyli bo masz bardzo dużo problemów logistycznych i ustalenia priorytetów, o co można się bardzo długo kłócić i podjąć, okej, okay, to... Czy rodzina może po prostu wysłać jedną dorosłą osobę z niej na dobra, front? Dobra, znasz film, czy... kurwa, Saving Private Ryan, Szeregowiec Ryan? No, to nie oglądałem, ale dobra, znam, wiem, to że jest bardzo dobry. Strasznie stary film i tam jest wątek tego, że właśnie jakby wszyscy bracia z jednej rodziny poszli na front i wszyscy zginęli, więc jednego próbowali odratować. Nie wiem, czy takie rzeczywiście było, czy nie, ale taki był koncept tego filmu. No i teraz myślę sobie, że jeżeli masz takie rzeczy były w czasie II wojny światowej, czyli jakieś 80 lat temu, no to dlaczego nie dałoby się tego wprowadzić dzisiaj? No, pewnie jakoś dałoby się. Na pewno się. Mi się wydaje, że wiesz, wojsko ma... No i kurwa, wręcz on napierdala, no tak to trzeba robić, nie? Ty tekst nie zabijesz tam tego jeszcze. Dobra, spoko. Ale to już go zmiotę zaraz, bo już widzę, że jest słabiutki ten przeciwnik jest.
Więc nie wiem, no kminię sobie tak, że da się to jakoś rozplanować, a trochę bez... A, ognisty pocisk sobie porę. Że da się to rozplanować i to można jakoś przekminić, nie? Tylko tak wydaje mi się, że wymagana jest jakaś taka, wiesz, chęć, nie? Chęć do rozstrzygnięcia tej sprawy i rozsądek, bo to wszystko jest moim zdaniem do zrobienia, nie? Nie wiem, no ja jestem za. I to, o wiem, przechodząc do tego, co ty podniosłeś, bo uważam, że to jest bardzo ciekawy argument, dotyczący właśnie takiego ogólnego, nazwijmy to, przeszkolenia i tak dalej, obywatelskiego. Nie? Obywatelskiego. Mhm. Jestem bardzo, mam podobnie jak ty, to znaczy uważam, że powinniśmy właśnie myśleć nie w kategorii tego, że mamy mieć naprawdę Izrael, wiesz, tutaj i tak dalej, tylko społeczeństwo, które nie wiem, raz do roku jedzie na tydzień, zobaczyć, zaktualizować pierwszą pomoc, postrzelać parę razy z tych amunicji testowej. Jakby, co było potrzebne w cholerę na Ukrainie? No potrzebne było, wiesz, ewakuacja cywili, jak reagować, tak jak wspomniałeś, nie? Na wszystkie te, na wszystkie sygnały alarmowe. No to są rzeczy, których nam cholernie potrzeba na wojnie, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. A nie to, że my tam będziemy, wiesz, po prostu wzięli i mówili, że mamy milion ludzi pod bronią, no bo to się pochuje. Tak, no w sensie, moim zdaniem lepiej jest mieć, nie wiem, 20 milionów średnio przeszkolonych ludzi, którzy ogarniają i w razie jak coś się dzieje, to oni wiedzą, jak się zgrać, jak zareagować, jak się zorganizować, to jest mega, nie? Szczególnie, że jakby teraz też dochodzi inny aspekt, to znaczy kwestia, co to jest za miasto w ogóle? Ładne, najwyższy poziom. Mniej więcej, a jest tu jakiś Heros? O, nie ma Herosa mniej więcej? Nie ma Herosa mniej więcej. No patrz, ale dziwnie. Ale w ogóle maksa rozbudowane to mniej więcej, bez jednostek, ale jest na maksa rozbudowane. No ale zajebiście. No pewnie, że zajebiście. No. Strasznie. A to jak nie ma tam Herosu, to rozjedziesz. No pewnie, że to rozjadę. No. No to w ogóle nie ma nad czym debatować. Ja planuję to rozjechać. Zgarnij tylko to i to jest mój absolutny cel, żeby to rozjechać, nie? Bardzo dobrze. Poczekaj, coś miałem powiedzieć. Kurde, mi uciekło, bo się zagadaliśmy teraz o tym zamku. No. Poczekaj, byliśmy, że ten... Kto to? Władca zwierząt. Amadeusz Ferrari! Władca piekieł! Jesteś władcą zwierząt i władcą piekieł. No dobra, to się wszystko jednocześnie zgrywa. Daj prawym na ten, na górny portret. Najlepsza informacja o Ferrari w Google. Drugie sugerowane przez Google pytanie. Czy Amadeusz Ferrari jest 60? I odpowiedź. Ile lat ma Amadeusz Ferrari? Urodził się 23 marca 1996 roku, co oznacza, że w 2003 roku obchodził 27 urodziny. Więc nie może być 60, bo nie ma 60 lat. Proste. Google ostatecznie obaliło zarzuty. A tak naprawdę Amadi jest postacią z anime, jako że ma swój własny motyw muzyczny z tekstem, który może zawstydzić Mickiewicza, co moim zdaniem jest trudne, bo szczerze nienawidzę polskiego romantyzmu. Amadi! Ferrari. Nawiązań, stary. W jednym opisie. Naprawdę, Rafał to jest, jakby ja widziałem też w komentarzach, Rafał jesteś kurwa MVP, jeżeli chodzi jesteś o kminienie, tak. Po prostu różnych wątków, wiesz, i tak dalej, sklejanie tego wszystkiego. A w ogóle ani razu nie przeczytałeś chyba w ogóle obok swojego zamku tej tabliczki, mówili, wiesz? A to jest tabliczka? Gdzieś tu ponoć była tabliczka obok twojego zamku, której nigdy nie przeczytaliśmy. Ja nie umiem czytać tej mapy, w sensie ja na nią patrzę i dla mnie to jest wszystko zlane jak 150. Tak? Nie. Ja widzę, że ty czasami mówisz, no zobacz tam na lewo od tej mumii. Ja mówię, gdzie, od czego? Gdzie kompletnie nie ten, okay. Jest nieczytelna cholernie dla mnie ta gra. Dobra, jak powiedział Filip. Dobra. Jakoś dzisiaj wychodziłem, jeszcze byłem w toalecie i ten, i od razu jak jesteś na toalecie, to kurwa oglądam TikToki i wyskoczyły mi standardowo, wiesz, jakieś tam battle Filipka. Kurwiony Filipek, najlepsze wejście. Nie, to akurat było Filipek kontra Koro było. Okay. Zagrajmy z Gimperem. Dobra, o, to jest fajny podział, zobacz, to wam ładnie rysuje, gdzie powinniśmy się dzielić na mapie, czyli ja ci nie zajmę, zagrajmy z Gimperem i nie zajmę ci Huntera, no bo to trochę bez sensu, to jest życie, to jest nominalnie. No to jest koło ciebie, to powinieneś... Nie, no ja zajmę to, a to ci zostawię zamek. Mniej więcej, aha, i są obok siebie. Bo ty tam potem masz Huntera jeszcze i tak dalej, więc ja sobie wyczyszczę tą stronę i będziemy zobaczyć. My to powinniśmy zacząć brać te zamki, żeby sobie przyrost... A tu? O, co tu się dzieje? Tu jest poczuli bohater, kto to? Freeze, to jest ekipa! Okay. O Jezu, ale dużo. Karol Wiśniewski Freeze oczywiście postanowił w Wrotach Pandura przeprowadzić nową edycję ekipy, ale w tej krainie nie ma zbyt wielu dobrych wyborów, więc brał co było. O nie, zaraz zobaczymy. Władca kotków z piwnicy? Chcesz zobaczyć kotki w piwnicy? Tak, tak samo jak to coś. Jest to bohater z poprzedniej mapy. Pewnie to jest jakiś żart, który my kiedyś mówiliśmy. Bardzo możliwe. Może jak zobaczymy tego bohatera, powiedzieliśmy, że żart to kotka z piwnicy. Bardzo możliwe. Cyklop. Ej, bo zobacz na jego minę. To prawda. Takie... Mogliśmy ten żart powiedzieć te 8 lat temu. Mogliśmy. Cyklop smok, czarnoksiężnik, który jest... Nie wiem, kto nie wiemy, jest. Kim jest. Dobra. Jest duchem dupy. Niespodziewane. Ale rozjebałeś, kurwa. Royo V9 i 3/4. To ten Royo po prostu wpadł w bardzo dziwne towarzystwo, prawdopodobnie jedno z edycji ekipy. Gówno. Wcale nie jest Steve, to jest całkowicie nowy, oryginalny przepad. Duke the Puss. Wow. Znany bardziej jako projekt Szczur, jest najpotężniejszym przeciwnikiem twierdzy. Mastermindem, który zawsze stał za każdym ruchem wilka, a jego niezrównana strategia zawsze sprawdzała się doskonale. Nie macie się, nie macie się. SKKE! Kolejna osoba pod hashtagiem Rewolistopad 2023. O kurwa, Maś, jakie to są perełki. O Boże, chłopie.
Cudowny. Jesteś doskonały, Rafał. Wspaniały. Jesteś doskonały. Kocham cię. Ja 9,3,4. No i gówno, oczywiście się zesrałeś na gówno, ale tak jak zawsze. O, ja pierdolę. O, że cudowne. Pozbieraj te wszystkie skillery jeszcze, co masz. Tak, poczekaj, ja nie mam pieniędzy, ale ja dostaję tych desek po 50 i ten... O Boże, już nic nie będę o tej służbie wojskowej teraz. No już teraz to już wypadliśmy. Game over. Teraz to już jest game over. Czekaj, 10 koła, to se drzewo. Wiesz, to zostaw sobie te pierdolniczki, bo one chyba czasami są przydatne w tych drzewkach. Ja wiem. Dobra, poczekaj, lepsze to jest mogłeś. To czy drzewo? Nie, najpierw obok drzewa, drzewo na pewno zajeb tego jednorożca. Ej, jednoroga masz po drodze. Po lewej. Gdzie ty mówisz? Po lewej, od biblioteki. Lewo, w lewo, w lewo. Biblioteka. No. Zajeb jest jeszcze jedno drzewo. Jest jeszcze drzewo. No. Bo to jest 6 koła, biblioteka. No to chcę, ale bierz, jeden darmowy skill. Ale nie będę miał na drzewo. Ale drzewo może potrzebować pierdolniczków, a nie hajsu zawsze. Aha. Więc skorzystałbym. Arcymag. O, arcymag. Wszystkie spele 20%, dziękuję. A kolejny mnożniczek. Magia śmierci, przywoływanie, przyzywanie. Aha, bo Rewo ma 3 szkoły magii na minimum drugim, w 2 wylewelowaniu, więc dostawa tego arcymagu. Oni są odporni na czary, uważaj. A nie, nie są tu odporni na czary? Oślepienie, dobra, oślepienie, czy nie jest odporne? To napierdalałem. To jest las. No, no dobra, rozjebisz, to jest jakiś inny. A, Vietnamix. Ja sobie bardziej nawyki odświeżam od poprzedniej tej sesji naszej po prostu, niż jakoś tam się hardo skupiam na tym. Kula ognia będzie git. A, bo też, też będzie git. O, jest, już mówię, że już napierdalają ci bohaterowie, już musisz, wiesz, przekonać się do tego, że jesteś silny, nie? Zgadza się. O, i zobacz, twoja 5 przez to, że dostałeś arcymagę, teraz robi 100 obrażeń. Widzisz? Bo no, masz spoko, no. Bazowo wszystkie szkoły magii masz ulepszone, nie? Daję banet. No i pięknie. Spływa. Super. No i dobra, po walce. A, po robocie. Dobra, dziękuję serdecznie. Bomba. Na razie cześć. Bomba na banie, kończymy balet. Dokładnie tak. Na razie cześć. O, widzisz i pierdolniczki teraz. A, i mam pierdolniczki. A, mam, mówię, nie sprzedawaj, widzisz? A, dobra, posłuchał kolegi. Powiedział kolega. Jo, ale wylewelujesz się. Koła. Człowieku, dobra. Obrona zaawansowana? Nie, nie jest zła. O, mówiąc o człowieku, kurwa, jest coś takiego w bieganiu, co się nazywa negative split, nie? Czyli biegniesz tak, że zaczynasz wolno i z kilometra na kilometr po prostu przyspieszasz, nie? Mhm. To się nazywa negative split. I jeżeli ktoś według mnie w Polsce obecnie na polskim YouTube jest definicją negative splita, to jest to dla mnie, kurwa, nie, wskrzeszenie, wiesz, bo już je masz. To jest to dla mnie AJ. Rozwiń. Moim zdaniem każdy odcinek AJ-a, jeżeli chodzi ostatnio, oglądasz te jego wojskowe odcinki? Widzę, że są i że robią w kurwę biusa. O kurwa, jakie to jest dobre. Mm. Ja pierdolę. Jak pierwszy był chyba tam z Szejo, z Błońskim, to jakoś nie pamiętam, to jakoś mi wtedy nie... Oni tam przeciągali tira, coś tam jeszcze robili. Coś było. I człowieku tam kurwa z odcinka na odcinek jest lepiej. Mm. Wszedł chyba wczoraj odcinek o Formozie, nie? Jak ja to obejrzałem, po prostu, bo Sebek napisał na grupce, znajomy nasz wspólny, mówi, zobaczcie to, nie skipnąłem nawet sekundy materiału. Mówi, wow. O cholera, nie? Obejrzałem, nie skipnąłem sekundy materiału. Chłop moim zdaniem naprawdę z odcinka na odcinek robi coraz lepsze materiały. I to jest, jakby ja nie wiem jak tak poziom można podnosić, ale totalnie to jest moim zdaniem jedna z lepszych objawień w ogóle youtubera, który przecież jest doświadczonym youtuberem, tak. Bo to jest wcale nie, że tak powiem, tak, on randomowo, ja mam wrażenie, że on w zeszłym roku jakby wszedł w ogóle w jakiś trans i zaczął pizgać materiały totalnie jak zły. I robi to zajebiście, jakby siedzi to fest, zobacz co tutaj będą potrzebowali. I jeszcze jedna rzecz. O, zanim weźmiesz te pierdolniczki, zaczniesz chodzić. Ja w kolejnej turze dostanę. Ale posłuchaj mnie. Obok tego widzisz taki lasek po lewej stronie. Oto. To. Tu jak zajebiesz, to możesz dostać skarpi, na przykład pierdolniczki. Okej, okay, dobra. To są hero set czwarte. Ale ten, dobra, to zrobię. W miastach na razie nic nie buduję, tylko leveluję bohaterów. A wiecie, co też robimy? Nie kończymy, przestań. A. Szefie, zatrzymaj się. A poczekaj, nie skończyliśmy wątku. Tak, ja to będę. Posłuchajcie już jutro. Elo!